Słowo Boże wyznaczone na dzień dzisiejszy, 4 marca 2024 roku, zapisane jest w księdze proroka Joela w rozdziale 3 i 21 wierszu, gdzie czytamy: dla swego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. Drodzy internauci, drogie siostry i bracia, gdy myślimy o czymś trwałym, mocnym, czymś, co nigdy się nie zachwieje, to jakie porównania przychodzą nam do głowy? To bez wątpienia twierdza, skała, warowny gród. Ludzie Biblii często określali Boga skałą i twierdzą, a także łączyli te dwa porównania. W Piśmie Świętym znajdziemy miejsca, gdzie często występują one obok siebie. I tak w Psalmie 94 czytamy: Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego. Podobne słowa wypowiadał wybrany przez Boga i namaszczony przez Niego na króla Izraela Dawid. Gdy Bóg wyrwał go z rąk nieprzyjaciół oraz ręki Saula, ten przemówił przed Panem słowami pieśni: Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg skałą moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawieniem moim, który mnie od przemocy wybawia. Dla ludzi tamtego okresu porównanie Boga do skały i twierdzy było dużo bardziej wymowne, aniżeli dzisiaj dla nas, którzy mamy świadomość posiadania arsenału militarnego zdolnego zniszczyć najlepsze twierdze, nie mówiąc już o kruszeniu skały. Jednak porównanie Boga do skały i twierdzy jest użyte w kontekście bezpieczeństwa i ucieczki w problemach. Oznacza to, że Bóg jest najpewniejszą pomocą dla człowieka w odróżnieniu od czegokolwiek innego. Każda inna pomoc jest zawodna i każde inne bezpieczeństwo oprócz Boga jest chwiejne. Ucieczka do Boga, ufność pokładana w Bogu Izraela oznacza, że nic nie może wpłynąć na jego decyzję, ani nic nie może mu się przeciwstawić. Dlatego ucieczka w problemach do Boga i ufność Jemu jest najpewniejszą pomocą. Wyznaje psalmista: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Obraz twierdzy w doskonały sposób oddaje to, że Bóg jest strażnikiem naszego życia oraz naszej duszy. Tak, Bóg jest twierdzą nie tylko w naszym życiu, ale jak świadczy psalmista, Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia. Wszak wiemy, pisze apostoł Paweł, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Bóg nie tylko jest pewną pomocą w doczesnych problemach, ale przede wszystkim jest skałą i twierdzą zbawienia w sensie wiecznego ratunku. Oznacza to, że nadzieja pokładana w Bogu, w Chrystusie Jezusie, jest nadzieją pewną, niezachwianą. Każdy, kto zaufa Chrystusowi, uwierzy w Niego, może mieć stuprocentową pewność życia wiecznego. Zauważmy, Biblia jest historią ludzi, którzy zaufali Bogu i nie znajdujemy w niej żadnej sytuacji, żeby ktoś szczerze i z ufnością położył swoją nadzieję w Panu Bogu Izraela i się zawiódł. Wprost przeciwnie. Słowo Boże niemalże na każdym kroku komunikuje nam, że wiara, powierzenie siebie Bogu, schronienie się w twierdzy, którą jest Bóg, daje pokój i pewność zbawienia. Dlatego nasz reformator, ksiądz dr Marcin Luter, napisał:
warownym grodem jest nasz Bóg, orężą nam i zbroją. Kto On? Pytasz się? Jezus, On się zwie. To Chrystus nasz Pan, szatański zburzy plan, innego nie masz Boga. Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawicielem moim. Amen.